Kolo, kolo, usmażyć się? Usmażyć? Nie no, stary, żartuję. Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 6 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. I dzisiaj co będziemy takiego ciekawego, fajnego robić? Ja bym zaczął od przeszukania wilczo-orkowej nory, której mi podpowiedział pan Dobiński. Sorry, że tak na ciebie mówię, ale jakoś tak fajnie brzmi pan Dobiński. Powiedział mi, że już poza wyjściem z tych wrót miasta możemy znaleźć wilczą norę. Zresztą tam byłem wybijać tam te dwa wilki, które mi się niestety musiało wybić z ich życia, bo musiałem mieć 6 wilczych skór, dlatego o proszę, tutaj idziemy. Ja sobie jeszcze zapiszę, tak na wszelki wypadek. Proszę. I po prostu wybijemy tą wilczo-orkową norę. A strasznie tu ciemno jest. Ja sobie wybiję jeszcze te chrząszczyki. O tak, ładnie. A, słychać wilka. Dobra, wybijemy wsiściusieńkie chrząszcze. Co do jednego. O, tu jeszcze jeden. Okej. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Sobie pochodnie teraz zapalę, bo gówno widzę. O, proszę. Teraz nieco lepiej. Przeszukamy ich owadzie mięso, które możemy potem usmażyć. Z tego wyjdzie naprawdę pychotka. O, skórzany mieszek. Wszystko tu mamy, co trzeba. Okej. Tylko teraz się obawiam, czy ja tego nie zawalę. Dlatego, wiecie, pochodnie sobie zgaszę. Zjem sobie jakąś roślinę many. O, pokrzywkę zjem. I teraz muszę się szykować. W ogóle mam jakąś kulę ognia, czy cokolwiek. O kurde, cienko z moimi czarami. Dlatego jedyne co mi pozostaje, to wykorzystać strażników miejskich. O cholera, cholera! Ja się boję, ja się boję. Goni mnie? No chodź! O fuck, idzie sobie tutaj. Kurde. Muszę uważać, muszę uważać. Idę sobie zygzakiem. Bo wiem, że on mnie tak ten nie dogoni. O dobra, wsparcie idzie. Dobrze. Znowu jedna. Nawet nie patrzę, nawet nie patrzę. O fuck! Zabił strażnika! Ja pierdolę. O kurde. Biedny strażniku. Po co cię nasyłałem na tą wojnę? Chciałbym jeszcze twój kostium, ale nie mogę. Ale mam tutaj mieczyk strażnika. Coś jeszcze, złoto chyba zebrałem z niego też. Kurde, ale żeś się wpakował w bagno, stary. No, ja ci nie pomogę w tej chwili. Jeszcze może pomogę strażnikowi. Będzie się tutaj męczył nieźle. Dobra. Oh shit! Cholera. Alarm! Sprowokowałem orka. Pomógłbyś mi! Ha, ha, spadłeś. O! O, mak ognia się go pozbył. Przyjemnie. Dobra. Przejmamy tu nie kolejną broń orkową, którą może kiedyś wykorzystamy. Gdzie? Aha, dobra. Strasznik nam się zbugował. Ale zaraz, zaraz, to nie wszystko. Tam jeszcze wilk pozostał. Tam trzeba go wybić z rytmu. Dlatego trzeba go zabić.
i przeszukać zawartość skrzyneczki, bo tam widziałem. I tam jakiś teleport jeszcze był. Nie wiem, spróbujemy go wykorzystać. Chociaż obawiam się, że coś mogę sknocić. Ale możemy wykorzystać to. Czemu by nie? Dobra. O, jest nasz wilk. No chodź, come on, zapraszam. O. Tak, fajnie. Czujesz to? Pięknie. Dostało ładnie zwierzę. Skóra wilka. I w ogóle ile jeszcze mi brakuje? O, 950 expa do kolejnego levela. Przeszukamy sobie to otoczenie. O, tu mamy kuferek. A, pamiętałem jeszcze to. Ten szyfr. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Dobra, 3 wytryszki. 31 sztuk złota. O, bełty, strzały, ryba. Fajnie. Opłaciło się. Zjemy. Znowu jakieś dziwne odgłosy. To pewnie z tego teleportu. Wiecie co? A Rasko się śmierć. Wskoczymy. What the fuck? O kurde. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O cholera. Ja zrobię awaryjnego save'a. O kurde. To nie było przyjemne. Dobra, jak coś to spieprzam, jak coś to spieprzam. Jak coś to spieprzam. O w mordę. Gdzie ja żem poszedł? Drzwi zamknięte. To jakaś droga. Nie wiem. Ja wracam tak czy inaczej do miasta. Tam raczej nie pójdę, bo tam jest niebezpiecznie. Poznanie z życiem. O, pozbieramy sobie główienka. Tak, główienka zawsze dobre są. Kurde. Ojojoj, boję się, boję się. Martwa harpia. Heh, ciekawe. Bardzo ciekawe. Tutaj co mamy? Majątek ziemski, czyli pewnie do Onara, do Corinis. Gdzie jeszcze? No wiem, że tu do Corinis. Klasztor, o kurde. Bardzo ostro. Jakaś karczma. Wali mnie ta karczma póki co. Chciałem zobaczyć, co to ten teleport zrobi, ale widać, że zrobił wiele. No i teraz, kurczę, muszę zapieprzać z powrotem. Mnie się to nie spodobało zbytnio. Jakiś facie sobie siedzi. Kiedy indziej sobie z nim pogadamy. Kurde. Ej, ten kratoszczur. No, koniec z tobą, bestio. Pomogłeś mi. Dzięki. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę, ale dzięki. O jest. Jeszcze grzyba sobie zjemy. O. Taki czarny akurat na nich działa. O, sobie możemy coś pozbierać, ale chcę kretoszczura zebrać. Kretoszczura! O, dziękuję. Teraz mogę tu zbierać jakieś fajne rzeczy. Strzały, kurde. Same bogactwa tutaj widzę. Patelnia, kurde. Co tu się działo? Jeżeli mogę wiedzieć. To naprawdę, no coś się musiało nieciekawego wydarzyć. Dla kogoś. Jakaś bijatyka tu pewnie była. Za chwilę wieczór będzie. Ostro. To jest drabniacz. Kurde, wszystko tu jest. Słyszę chrząkanie jakiegoś kretoszczura. Strzała. Kurde. Dużo tu pierdół jest. Jak widać. Żuwaczka. Coś jeszcze? Jest kilka strzałek. Znowu. Coś jeszcze mogę tu zebrać? Po kimś?
Dobra, o, jeszcze złoto. Myślę, że już wszystko zebrałem, co się tylko dało. Tego sobie mogę już iść. Jakiś wilczy kieł zebrałem. 7 punktów siły. Kurde, brakuje mi jeszcze trochę. Sprawdzam, czy nie ma jakichś niebezpieczeństw. Ale już widzę, że tam jest wilk. Ja sobie tutaj wypiję miksturkę many. Ile czasu już nagrywamy? 10 minut, dobra. Spoczko. Kurde, masz tu. Na obiad strzały. Sprzedam jeszcze te wilcze skóry. Trochę mi się jakoś to wypłaci. Dekorinis, kurde. O, tam mamy goblina kochanego. Teraz zaszlachtujemy z łuku. O, ten to jakiś kozaczek już typowy. Dobra. Nie wiem, coś się na łuk napaliłem strasznie. Nie wiedzieć czemu. Ale tak, łuk jest dobry. Nie będę jadł surowych rzeczy, bo lepsze są na ten, jak są usmażone. Są pewnie lepsze. Kiełbaski sobie zjadłem. Jeszcze sobie wyjmę łuk, bo wiem, że coś mnie będzie jeszcze ciul. O, ładnie zebrało. No. Kurde. Tu, na mnie się patrz. Tutaj. O, tu masz obiad. O, proszę. Przyjęło się. Dobra, możemy iść. Kurde, ten teleport mnie zaskoczył, powiem wam. Nie spodziewałem się tego, że nas tak odeślę duży kawał stąd. Kurde, ja tylko strzały marnuję. No, powinno w niego trafić, to jest jakieś głupie. Ile jeszcze mam strzałek? Dobra, się kupi u Vospera za te wilcze skóry, które sprzedam u niego. No i dobra, tak właśnie bezpiecznie docieramy do miasta z powrotem. I mam taki pomysł, skoro już tak zwąchałem się z bandziorami, to popracujemy dla nich. Pewnie coś zyskamy za to, może nie, nie wiem, czego nie jestem pewny. Poza jednym, że no mogę popracować dla tych bandytów, chociaż chciałem coś innego robić, ale skoro tak już mój widz mnie nakłonił do tego, żebym wziął ten łuk Vospera i te srebro Koragona z... I nostchnął w niego część swojej. Powiedziałem ci już odcinek temu. I nos to może tchnąć tabakę. No. Jak jeszcze raz tak będzie gadał, to go uciszę. Zmutuję go. Dobra. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Teraz coś posprzedajemy. A, to mogę sprzedać. Chociaż nie powinienem, bo może się jeszcze przydać taka broń. Nie, zostawię orczą broń. To też zostawię, bo mi niewiele siły brakuje. To mogę sprzedać. To też. Co jeszcze mogę sobie takiego sprzedać? To, o to. Łodyga bagiennego ziela. Też mogę sprzedać. Nie, zostawię sobie patelnię. Smoła, szpaczka. Dobra, sprzedajemy te gówna, które mi się nie przydadzą. Kurde, nie. Ja bym poczekał z tymi wilczymi skórkami, póki bym nie został czeladnikiem, bo u niego wtedy by się więcej wzięło pieniędzy od niego za te wilcze skóry. Ja bym je zostawił.
Chociaż nie wiem jak u niego tak sprzedawałem, no to są jego wilcze skóry. O kurde, za 250 sztuk złota. A sprzedam ci je. Kij z tym. Będziesz miał przynajmniej jakieś trofea. A u ciebie kupię sobie strzały. Kurde, bym sobie trochę zręczność ulepszył. A nie, nie mam tych punktów nauki. Zapomniałem na śmierć. Zjemy sobie trochę kiełbasy. Dobra. To sobie teraz pójdziemy do bandytów. To rzeczywiście prawda. Tak, pójdziemy sobie do bandytów, bo ostatnio u nich żeśmy skończyli przygody. Porozmawiamy sobie z nimi, dostanę może od nich jakieś zadania, zrobię je jak najbardziej. Nie i po prostu będzie git. Powiedziałem dokładnie. Tak jak powiedziałem, no ja Gothica nie będę szybko kończył, bo wiem, że to jest jakaś naprawdę no super gra i chciałbym wszystko zrobić, co tylko się da w tej grze. A jeszcze Kasia nam powiedziała, że odpowiedzi na zaginionych mieszkańców mogę znaleźć po prawej stronie plaży. Zanim się tam ulotnimy do niej, to jeszcze popłyniemy sobie do tej plaży. Spokojnie. No, mnie się nie pali, przynajmniej. Dzisiaj sobie tam popłyniemy. Tak nam powiedziała Kasia, przywódczyni bandytów. Fajnie, że kobieta dowodzi bandytami. Trochę ciekawe. Zapalę sobie pochodnie, bo będę lepiej widział. Są gdzieś jakieś muszelki. Tak, jak ma się dodatek do Gothica 2, to są muszle. Jak się je zbierze, to w nich może być coś ciekawego. O, tu mamy kamienną tablicę i rogową muszlę. I zobaczymy, co w niej może być. Perła! I jest warta aż 120 sztuk złota. Fajnie. Coś jeszcze możemy poszukać. Chociaż nie wiem, czy coś jeszcze mogę znaleźć. Okej. Tu coś jest. Kolejna rogowa. O, pirat. To jest jakiś pirat. Nic tu nie ma. Czyli to on będzie odpowiedzią częściową na pytania zaginionych mieszkańców. Super. Przynajmniej mi pomoże w czymś. Tak częściowo. Bo nie mówię, że on mi może bardzo pomóc. O, tu sobie rybki pozbieramy. Dużo on ma tu ryb. Szukamy dalej. O, otwierana muszla. Kwarcyt, fajnie. Szukamy dalej. Wiem, że coś tu jeszcze mogę znaleźć, bo wiecie, cała plaża się ukrywa w sobie pełno rzeczy ciekawych, bądź mniej ciekawych, ale ukrywa. To jest plus, największy tych plaż. O, kolejne ryby, możemy sobie je wziąć. Fajnie. Kurde, to już kompletnie nic nie będę widział. Za chwilę noc będzie się robiła. Ja bym się przespał zaraz, ale to jakbym pogadał z tym piratem. A w sumie przecież może być dzisiaj krótszy odcinek, bo ostatnio robię jakieś odcinki po pół godziny, a powinienem robić krótsze. Za to też troszeczkę przepraszam, ale wiecie, jak nie mogę się zmieścić odpowiednio w czasie, to muszę przedłużać. Dobra, nie będę już tutaj się przeszukiwał. What? Co to było? Nie wiem. Dla mnie to było dziwne, ale wbijamy i gadamy no, z tym piratem. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin! Chwileczkę! Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Nie. Gdzie jest Baltram? Jaki Baltram? O kim ty pieprzysz? Baltram? Czekasz na tego kupca?
Myślisz, że jesteś cholernie sprytny, co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy. Oj, oj, oj. Kim ty jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Skip. Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Korini z przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Aha. Musiałeś o tym słyszeć. Wiesz co, ja kojarzę takiego Skipa z Gothica pierwszego, ale dziwne, naprawdę. Poza tym, że jesteś piratem. Tak do cholery. Przecież to widać od razu. Jestem też nerwowy. Jest tak potwornie nudno, że aż chce się gryźć liny. No nie dziwię się. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Jeśli ci to powiem, to tak jakbym poszedł do Korinis i oddał się w ręce strażników. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Yeah. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Mhm, dobrze, dobrze. No to mi dużo powiedziałeś, Skip. Naprawdę, bardzo dużo. Tytoń jabłkowy, wow. Tutaj koleś ze sobą trzyma. A wezmę, czemu by nie. I tak tego nie używasz. Kuferek, zaraz pochodnia, kuferek. O, w nim co? O! Stara kamienna tabliczka i pierdoły. Dobra, stary, wiesz co, ja bym się tu przespał. Do następnego dnia. I poszedł do Korinis z tym, do tego Baltrama. Prosiłem się o coś, żebym poszedł do tego Baltrama. Hej, ty! Aha, dobra. No mam tutaj w zadaniach piracki handel. Dobra, to sobie to jeszcze wykonamy. Wykonamy sobie jeszcze to zadanie i zakończymy odcineczek. Dzisiaj nie będzie taki półgodzinny, nie. Dzisiaj akurat zmieszczę się w czasie 20 kilku minut. Jak to śmiesznie wyglądało. Tak wolno sobie nurkował. A! Popracujemy do tego pirata. Nie zaż w końcu taki zły. A w następnym odcinku popracujemy dla tych bandytów Cassie. Naprawdę, dzięki niej nauczyłem się otwierać zamków. Mogę się jeszcze zręczności nauczyć. Skradania się po cichu, chociaż to już mam od Kawalorna. I kradzieży kieszonkowej, która będzie chyba też istotną rzeczą w tej grze. Gdyż, zaraz, gdzie miałem iść? Tak, do tego Baltrama. Zapomniałem już. Gdyż naprawdę można od ludzi wycisnąć trochę hajsu i potem to się przyda. Więc naprawdę opłaca się, według mnie. Więc nie wiem, postaram się tak za dwa odcinki, nie wiem, jeżeli to może za dwa, może za trzy. Wrócimy do sprawy z górną częścią miasta i z czeladnikiem, którym chciałbym zostać. I na pewno zostanę u Bospera, to jest pewne. Baltram jest gdzieś tutaj. Tutaj jest. O proszę. Witam, witaj, dzień dobry. Przybyszu, nazywam się Baltram. Przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Niestety, muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów. Gadasz jak naćpany, wiesz? Dostanę nową dostawę. Normalnie gadasz, jakbyś się naćpał czegoś. Stary, poważnie ci mówię. Handlujesz z piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich. Chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie. Jakoś trzeba zarobić na chleb. Każdy tak może powiedzieć. A pomyślałeś o konsekwencjach?
Powiem ci wszystko, co wiem, a ty mnie nie zakapujesz. Umowa stoi? Ktoś musi pracować. Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. Aha. Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie. To banda śmierdzących rzezimieszków. Choć moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów. Tak, to wiem. Czym z nimi handlujesz? Z reguły dostarczam im żywność. W zamian otrzymuję najlepszy rum, jaki trafia do Korinis. Sama widziałam. Mogę ci pomóc w interesach. No. Niezły pomysł. Ja nie mogę na razie opuszczać Korinis. No to czemu? Weź tę paczkę i powiedz Skitowi, żeby tym razem nie żałował rumu. Oczekuję co najmniej 3 butli. Aha. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Dobra. No to idziemy teraz do Skipa. A w sumie może nawet ten odcinek trwać do pół godziny, wali mnie to. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Środki bezpieczeństwa dotyczące chłopie. Zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać. Dobra, zamknij się tam, durniu. Heroldzie pieprzony. Tego biadoli jedno i to samo. I już ludziom się powoli nudzi to, co on pieprzy. Dobra. No to do Skipa ponownie. Ja naprawdę gra wciąga, naprawdę wciąga. Jakbym mógł, to bym to cały czas nagrywał i te odcinki, to naprawdę wciąga. I to strasznie. Ale no, ja jakoś to muszę kontrolować, żeby, wiecie, nie było. Bo ja taki nie jestem, że nagrywam 10 odcinków na dzień. To jest trochę chore według mnie. Jakieś przerwy trzeba sobie robić i z umiarem. Bo kto to widział 10 odcinków 5 na dzień nagrywać, bo to jest trochę nie, przechorowane. Kolejna muszelka. A ma tu dwie jedna. Ostryga. O, tą ostrygę można chyba zjeść. Gdzie ona jest? Ostryga. A to jest ta ostryga. O kurde. Smaczy nawet na surowo. Dobra. Skip. Masz tutaj przesyłkę. Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co u licha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? No pewnie. Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to 3 butelki rumu. A to dobre. Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu 2 butelki, powinno wystarczyć. No i dobrze. Dobra, idziemy do Baltrama z powrotem. Kurde, zawiesiłem się. Nie płyniemy, spokojnie. Jeszcze nie ten czas na to. Kiedyś przyjdzie, to sobie popłyniemy łódką. Chociaż tu w Gothiku się nie da płynąć łódką. Jestem trochę smutny. No nie skacz mi na 5 metrów, stary. Nie przesadzaj. Dobrze? Bezio. Dobra, popłyniemy sobie tam do niego. Zrobimy co trzeba. I zakończymy odcinek. Dobra, szybciej. Szybciej z tym koksem, panie. Nie zwalnij. Okej, dobra. Tym razem sobie w tą stronę przejdziemy. Będzie bliżej. Jebut. Tak. O jest, ale mają ciężką pracę ci ludzie. Paladyn mi powiedział, żebym nie pracował dla portu, ale w sumie tam może chyba niezłą kasę wycisnąć. Tak coś przeczuwam. Więc może też popracujemy dla portu, żeby jakoś to ciekawie wyglądało. Kurde, ale ten czas zapieprza i to naprawdę ostro. Nawet bardziej niż mi się wydawało. Dobra, mamy tego Baltrama.
Masz. Mam rum, tylko że Skip dał mi jedynie dwie butle. Drogo, bardzo drogo. Za kogo się ten Skip uważa? No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. O, co? No i to się nazywa Syfia Starobota. No trudno. No, może masz jakieś fajne pokaż rzeczy. Mi swoje towary. Też masz jakieś gówna. O, biały rum. Dobra. Same gówna posiadasz. Dobra. Okej, dobra, zakończymy już tutaj odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić. Zaraz jakoś sobie tak stanę. Kurde. O, dobra, myślę, że tak będzie fajnie. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. A ja się już z wami tutaj żegnam. Z tej strony był Skorpio. Trzymajcie się, na razicho!